konferencji, która nazywa się Wielokulturowa Szkoła jako miejsce szacunku i dialogu. Konferencja jest częścią projektu, który jest realizowany od października 2022 roku, czyli już trochę za nami. Projekt składa się z wielu aktywności, których takim głównym mianownikiem, głównym celem jest budowanie, wzmacnianie dialogu międzykulturowego. Partnerami naszymi podczas całego projektu, jak i dzisiejszej konferencji jest Liceum nr 15 w Wrocławiu. Bardzo serdecznie witam panią dyrektor Dominikę Bermanda. Drugim partnerem naszego projektu jest organizacja Beatus Kras z Bergen z Norwegii, która miała nam dzisiaj tak naprawdę opowiedzieć o tym, jak wspiera się uczniów uchodźców, imigrantów, czy też całe społeczności, które w ten sposób są budowane w Norwegii, ale postanowiliśmy trochę wprowadzić zmiany w naszym programie dzisiejszym, zaraz państwu wszystko opowiemy. Bardzo serdecznie witamy. Ja chciałabym tylko zaznaczyć, że dzisiejsza konferencja i cały projekt jest finansowany przez Liechtenstein, Norwegię i Islandię z programu Aktywni Obywatele, program regionalny. No i co, życzymy państwu inspiracji przede wszystkim. Bardzo cieszymy się, że są wśród nas i nauczyciele z różnym stażem pracy. Bardzo cieszymy się, że są studenci, którzy dopiero wejdą w te progi szkoły ze wszystkim, co ona ze sobą niesie. Bardzo serdecznie wszystkich witamy i życzymy inspiracji. Bardzo przepraszamy jeszcze za to opóźnienie nasze. I jeszcze jeżeli chodzi o zmiany w programie, tak? Proponujemy, aby nie przedłużać i nie siedzieć już tak naprawdę tutaj do nocy, proponujemy, aby dwa wystąpienia, czyli wystąpienie z... Tak, dziękuję bardzo. Wsparcie dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji w Norwegii, abyście państwo mieli możliwość obejrzenia w formie webinaru, jak również budowanie relacji w klasach wielokulturowych, z którym ja przyszłam dzisiaj do państwa, aby również obejrzeć w formie webinaru. Ja jeszcze chciałam też podziękować za przybycie i jest nam bardzo miło, że możemy być gospodarzami tego wydarzenia przy współpracy z Fundacją Freja i z Liceum nr 15, zresztą liceum, do którego ja chodziłam, więc bardzo mi miło tym bardziej, że możemy tutaj gościć panią dyrektor i przedstawicielki z Liceum nr 15 w Wrocławiu. No i wszystkich państwa, także mam nadzieję, że Instytut Pedagogiki okaże się dla państwa dobrym miejscem, a ci, którzy tutaj są na co dzień, mam nadzieję, że ten czas, który spędzicie, drogie panie studentki tutaj z nami, też będzie dla was owocny. Wspiera nas też w organizacji, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, koło naukowe studentów Zielone Wzgórze, koło naukowe pedagogiki przedszkolnej i przedszkolnej. Także też za to bardzo serdecznie dziękuję. No i myślę, że już podziękowań stało się zadość, więc myślę, że możemy zaczynać. Oddajemy głos Pani. Tak jest. Zapraszam Bogumiłę Mandat, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 15 we Wrocławiu, która zaprezentuje sposoby zarządzania szkołą wielokulturową. Dziękuję bardzo. Bardzo też dziękuję od razu za przyjęcie nas tutaj w Instytucie. Instytut Pedagogiki zawsze w miłe sercu dla nas wszystkich nauczycieli. Teraz pytanie, czy ja dam radę? Proszę państwa, zaczynamy sobie od zarządzania. Nie mam prezentacji, więc będzie inaczej niż to zwykle ostatnio bywa. Ale jeżeli mówimy o zarządzaniu, no to rzeczywiście od strony nauczycieli wiemy, jak to wygląda w szkołach, czyli na co pewnie trzeba zwrócić uwagę i jakie są tutaj życzenia państwa nauczycieli i też oczekiwania rodziców i uczniów, czyli to jest jakby jedna kwestia. No ale jeżeli mamy ze sobą tutaj dzisiaj na sali również studentów, no to kochani państwo, będziecie w szkołach, będziecie podlegać tym różnym decyzjom zarządczym, ale też pamiętajmy o tym, że tak naprawdę zarządzanie to jest z jednej strony ta kwestia dyrektorska, a z drugiej strony to jest tak naprawdę to nasze wspólne współdziałanie, czyli nauczyciele, rodzice, uczniowie, zawsze mówię, że cała społeczność szkolna tak naprawdę szkołę tworzy, a dyrektor jest tylko tym, który koordynuje. Mam nadzieję, że w większości przypadków pozwala na bardzo, bardzo wiele, czyli rzeczywiście na różne przedsięwzięcia, im więcej, tym lepiej.
W szkole wielokulturowej, czy jest trudniej? Pewnie nie. Jeżeli mówimy o w ogóle szkole i o działaniu szkoły w tej chwili, bardzo dziękuję, i o działaniu szkoły w tej chwili, to tych wyzwań jest bardzo dużo. Ja mam trochę lat pracy jako nauczycielka za sobą, polonistka, trochę lat pracy jako dyrektorka i powiem tak, każdy rok przynosi nam jakieś inne wyzwania. One są oczywiście bardzo różne. Jak tak popatrzymy na ostatnie lata, to tak mówię, że tak nie jest wesoło, dlatego że zaczęło się od strajku, potem przez pandemię, potem wojna w Ukrainie, no a teraz mamy znowu zmiany, więc cały czas coś się dzieje. Popatrzcie Państwo na te parę lat i rzeczywiście cały czas coś się dzieje. Także pierwsze co dla Państwa, jak pracujemy w szkole i decydujemy się w ogóle na ten zawód nauczycielski, to na pewno duże otwarcie na zmiany. Czyli z jednej strony pracujemy nad swoim warsztatem i pracujemy nad tym, jakie oczekiwania mają nasi uczniowie, ale z drugiej strony, proszę Państwa, takie serducho i jeszcze większa głowa, żebyśmy byli otwarci na zmiany, żebyśmy byli otwarci na propozycje, ale także na zmiany, które wymusza na nas zarówno świat, jak i właśnie jakaś rzeczywistość, w której jesteśmy. Niestety nie na wszystkie zmiany się można przygotować. Pandemia była tego przykładem. Trudno się było przygotować. Wojna w Ukrainie i sytuacja, z którą się spotkaliśmy, przyjęcie uczniów do szkoły, też dla wielu szkół była niespodzianką. Dla nas może trochę mniej, dlatego że myśmy mieli klasy przygotowawcze wcześniej. Tak naprawdę do naszych przygotowawczych, wtedy to było 15, przyjechały dzieci i one doszły, jakby dobiły do tych klas, które mieliśmy już utworzone. Także może było nam trochę łatwiej. Kolejne takie wyzwanie a propos otwartości to jest kwestia zatrudniania nauczycieli. Zaczynamy funkcjonować w środowiskach wielonarodowych, nie tylko jeżeli chodzi o naszych uczniów, to co Państwo macie na uczelni też jako właśnie takie Towarzystwo Międzynarodowe Studenckie, ale mamy też mieszankę, jeżeli chodzi kulturową, jeżeli chodzi o nauczycieli. No i my w 15 tak mamy, więc mamy tutaj też naszych nauczycieli, którzy są z różnych krajów, bo to i z Ukrainy, i z Białorusi, więc te doświadczenia będą bardzo, bardzo różne. Czyli to tak patrząc bardzo ogólnie na to, z czym się tutaj mierzymy i z czym się borykamy. Jakie mamy wyzwania? Może tak. Ale proszę Państwa, patrzmy na zarządzanie również jakby tak dwupłaszczyznowo. Czyli z jednej strony, na jednej szali mamy uczniów, wyzwania, podstawy programowe, rodziców, trudności, wszystkie kwestie związane z uczniem, pomocą, którą świadczymy, właściwie wszystkimi tymi usługami, o których tutaj można w szkole mówić. Z drugiej strony to jest ten zupełnie aspekt globalny, czyli właśnie co się dzieje gdzieś tam w świecie, jakie mamy tendencje, co się mówi o szkołach w świecie, jakie wyzwania, o jakich wyzwaniach się też mówi, no i oczywiście kwestia sztucznej inteligencji, bo ona się będzie pojawiała w przeróżnych tutaj zresztą aspektach. Za krótko dzisiaj, no musielibyśmy tu sobie posiedzieć do rana, ale może. Zapraszam, ale proszę Państwa, zadanko domowe numer jeden dla tych, którzy chcą kiedyś pracować w szkole albo już pracują. Zajrzyjcie sobie Państwo na stronę facebookową konferencji w Katarze. Konferencja w Katarze, edukacyjna, międzynarodowa, globalna właściwie konferencja w Katarze, odbyła się pod koniec listopada. I tam mamy sporo ciekawych takich doświadczeń właśnie międzynarodowych, właśnie międzykulturowych, dotyczących nie tylko edukacji formalnej, ale również tej nieformalnej, pracy zespołowej, pracy nad różnymi projektami. Bo tam mamy jakieś inspiracje można znaleźć do tej pracy naszej na dzisiaj. Czyli na co zwraca uwagę świat i pytanie, czy jeszcze jesteśmy, nie, źle to będzie powiedziane, ale czy jesteśmy za ściankiem, który
tylko patrzy gdzieś tam tu i teraz na nasze problemy dzisiaj, bo często się na tym koncentrujemy w szkole, bo lekcje, bo tych lekcji dużo, bo dziecko, bo rodzic, bo ktoś tam mówi o dzisiaj, dzisiejsze historie, bo zimno, a czy rzeczywiście zimno, a czy rzeczywiście można by było coś tam inaczej. Więc czy będziemy się skupiać na co dzień właśnie tylko na tych problemach, czy będziemy umieli sobie popatrzeć trochę szerzej. No i stąd polecam właśnie te kwestie, które podejmowane były w Katarze. Niestety konferencja nie rozpropagowana, przynajmniej w Polsce, no ale jak popatrzycie, myślę, że ciekawe informacje, inspirujące przede wszystkim też znajdziecie. Kolejna rzecz. Każda szkoła w kontekście właśnie tego zarządzania będzie stawiała sobie podstawowe pytanie, jaką szkołą jesteśmy? Co będzie charakterystyczne dla naszej szkoły, dla naszych uczniów, dla naszych nauczycieli? Na czym się skupiamy, na co się nastawiamy? I jak Państwo będziecie sobie szukać pracy w szkole, to patrzcie też, czy szkoła, w której chcę pracować, bo akurat tam jest miejsce, mam nadzieję, że tych miejsc pracy będzie coraz mniej, czyli będą wszyscy chcieli pracować, a szkoły będą oferowały taką pracę, jaką sobie wymarzymy. Ale jak będziecie Państwo wybierać szkołę, to zobaczcie, czy ona odpowiada moim takim predyspozycjom. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie zawsze, może jeszcze inaczej, jak chcemy pracować w szkole, to musimy mieć poczucie sensu tej pracy. Chcę tu być. Chcę pracować właśnie w tej, a nie innej szkole. Chcę pracować z takimi, a nie innymi dziećmi, z takimi, a nie innymi wyzwaniami. No i jak sobie popatrzymy po szkołach i właśnie po takich specyfikach, to rzeczywiście to można odnaleźć. Dlaczego? Dlatego, że nie każdy z nas w każdej sytuacji jest w stanie się znaleźć. Ja kiedy zaczynałam lata temu pracę, zaczynałam w szkole podstawowej i wydawało się, że to jest moje miejsce. I kiedy profesor Inglot przy obronie pracy zapytał, czy może bym się tak metodyką zajęła, to ja mówię, panie profesorze, ja chętnie, ale ja już mam pracę w szkole podstawowej numer 2 i ja chcę pracować z tymi dziećmi. Profesor popatrzył, mówi, no co ja mogę z panią tutaj zrobić? Chce pani szkołę podstawową, proszę bardzo. No i co się okazało? Oczywiście pracę pokochałam od razu, ale po 3 latach stwierdziłam, że jak jeszcze raz omówię Pinokia i pana Kleksa, to może niekoniecznie. To chyba nie jest to, co chciałabym robić, a może jeszcze inaczej. Nie taki materiał chciałabym omawiać. I teraz stąd przeniesienie do liceum, no i tak to już zostało. Stąd, proszę Państwa, zobaczcie, ta specyfika pracy, z jaką młodzieżą wiekowo chcę pracować, jaki materiał chcę omawiać, jakie wyzwania jestem w stanie przewidzieć, a myślę, że tych wyzwań będzie coraz więcej. To wszystko ma również przełożenie na szkołę wielokulturową, ponieważ kiedy mamy uczniów z różnych kultur, no to znowu serducho ogromne, to znowu gotowość do tego, żeby się uczyć, uczyć się innych osób, specyfiki myślenia innego, innej funkcjonowania w innej tradycji, poznawania literatury, no z mojego punktu widzenia to literatura, bo to siłą rzeczy polonistyka, więc literatury, łączenia, umiejętności wejścia potem na lekcje i rzeczywiście no, próbowania, tak, pokazywania tych literackich aspektów z różnych tutaj, z różnych kierunków. To może być ciekawe, to może być inspirujące, pod warunkiem, że jesteśmy na to gotowi. No i o tym pewnie można by było długo. Ale jeżeli mówimy o zarządzaniu również w szkole wielokulturowej i mówimy o dzieciach, które przyjdą z tymi różnymi wyzwaniami, to pamiętajmy o tym. Edukacja wielokulturowa to jest jedno, ale w tym się będzie mieściła również edukacja włączająca. Czyli wielokulturowe dzieci z różnych krajów, dzieci z różną znajomością języka polskiego, ale do tego to są dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, depresją, zaburzeniami zachowania, z różnymi kwestiami.
na poziomie licealnym w tej chwili borderline, bardzo często schizofrenia, a więc pomoc psychologiczno-pedagogiczna, której nie zrzucimy tylko na pomoc PP. Więc też musimy tutaj mieć jakby taką świadomość, że jesteśmy otwarci na tego typu rozwiązania. Ja od dawna mówiłam, że każdy nauczyciel powinien być, fajnie by było, jakby był psychologiem, ale że powinien być co najmniej pedagogiem z bardzo porządnym warsztatem. Z warsztatem, który też umożliwi nauczenie umiejętności uczenia się. To jest szalenie trudne i to jest wyzwanie, proszę Państwa, dla szkół na pewno. Ja nie twierdzę, że my tu idealnie tak wszystko, nie będę idealizować, ale to, co jest potrzebne, te wyzwania na pewno tak. I kończąc, proszę Państwa, ale mam nadzieję, nie strasząc Was, pamiętajmy o tym, że szkoła wielokulturowa i szkoła każda to jest szkoła wielopokoleniowa. Bo będziemy mieli nauczycieli, którzy są już emerytami, to tam sobie popatrzcie na te pokolenia, jak to wygląda, i będziemy mieli tych najmłodszych, no a pokolenie alfa albo polarne to są te dzieci, które za chwilę przyjdą do szkoły. I to są też wyzwania. I proszę Państwa, jak patrzymy na nadzór pedagogiczny i na to, jaką rolę spełnia mentor w szkole albo dyrektor, wicedyrektor, w stosunku do tych młodych nauczycieli, czyli do Państwa przychodzicie i zaczynacie pracę, no to co się okazuje? Inaczej sobie wyobrażałam, czy wyobrażałem, muszę sobie jakoś poradzić, pytanie, jak sobie radzę. Ja sobie poradziłam 100 lat temu, a ty sobie nie radzisz, no jakże to? Niestety, różne pokolenia będą miały swoje oczekiwania i zarówno my, którzy jesteśmy już doświadczeni, będziemy was do tego zawodu wprowadzać i wcale nam łatwo nie jest, ale też popatrzcie, że wy wchodzicie i konfrontujecie się z naszymi doświadczeniami, które stety, niestety też będą trochę inne. Kończąc, tak naprawdę szkoła jest miejscem niesamowitym. Nie zmieniłabym tego zawodu. Także zachęcam, zapraszam, naprawdę, nie zmieniłabym miejsca pracy, ale nastawiajmy się na wyzwania. Jak ktoś chce przyjść, posiedzieć sobie i powiedzieć, a jakoś to będzie, no to lepiej nie, bo dzieci was zjedzą i sami będziecie po prostu bardzo nieszczęśliwymi ludźmi. Także, ale zachęcamy do zawodu i mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy są nauczycielami, to potwierdzą i poprą, że to jest po prostu super zawód. Także zapraszam do takiej dobrej, rzetelnej pracy. A, i oczywiście to jest szkółka całe życie, czyli uczymy się całe życie. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor za inspirujący wykład. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam Dorotę Marczyk-Wyrębkiewicz, psycholog Liceum Ogólnokształcącym nr 15 we Wrocławiu, która opowie o wyzwaniach w pracy psychologa w szkole wielokulturowej. Postaram się w miarę możliwości czytelnie i dosyć krótko powiedzieć, bo nasz czas się trochę skrócił. Dyscyplinujące są dla mnie te notatki, więc będę w nie troszeczkę zerkać.
Zanim przejdę do wyzwań w naszej szkole, bo będę się jakoś posiłkować moimi doświadczeniami, które sama przeżyłam i przeżywam, chciałabym tylko przypomnieć, że mamy w naszej szkole trzy grupy migrantów. Pierwsza grupa to są reemigranci, to są dzieci rodzin, które na początku, powiedzmy, u dzieciaki urodziły się w Polsce, poznały swoją kulturę, chodzi być może do przedszkola, do szkół. Potem z różnych powodów opuściły nasz kraj. Przez jakiś czas, może ileś tam lat, funkcjonowały w obcym miejscu i ponownie wróciły do Polski. Jakby od początku, może zapoznając się z powrotem z naszymi obyczajami, zwyczajami, z tym, co jakby Polska proponuje. Druga grupa to są dzieci rodzin emigrantów, czyli takie dzieci, które urodziły się poza terenem Polski, w różnych innych krajach, tam chodząc do przedszkola, do szkół wczesnoszkolnych, funkcjonując w zwyczajach i obyczajach danego państwa, w którym zamieszkiwały, i z jakichś powodów wracają do Polski już na stałe. I to są też dzieci, które jakby wdrażają się i muszą się zaadoptować do warunków, jakie proponuje Szkoła Polska. No i wreszcie trzecia grupa to są imigranci, uchodźcy. Ta grupa się nasiliła już od jakiegoś czasu, a właściwie od wybuchu wojny w Ukrainie. Mamy do czynienia właśnie z dużą ilością dzieci ukraińskich, białoruskich. I są to dzieci, które rzeczywiście zaczynają swoje życie od razu. W trudnych warunkach startują, bo los tak, a nie inaczej ich potraktował. I mają bardzo duże wyzwanie przed sobą. Antropolodzy typują cztery jakby fazy przygotowania się do bycia w nowym miejscu, nieznanym, w innym kraju, i jest to pierwsza faza, jest to tak zwany miesiąc miodowy. Jest to czas, kiedy dzieci fascynują się nową kulturą danego kraju, jest to dla nich nowe, nawet pod kątem bytowym, socjalno-bytowym, nawet jeżeli z mniejszych miast napłynęli do takiego Wrocławia, no to jest to też szok szok wow. Tutaj w zasadzie naszą funkcją jest też przy okazji towarzyszenia w tym zauroczeniu informować, że są jednak zasady, są nowe zasady, są w nowym kraju, mamy nowe normy, z szacunkiem do takiego, do takiej wiedzy i historii i religii kraju, z jakiego pochodzą, ale jednocześnie małymi takimi kropelkami przy tym takim efekcie wow, przemycamy też już coś, co obowiązuje u nas w Polsce. Kolejna faza to jest tak zwany szok kulturowy, kiedy już ochłoną te wszystkie emocje i trzeba przejść do tu i teraz, do życia, zaczyna się załamanie, bo młodzi ludzie, znowu doświadczenia z naszej szkoły, nagle okazuje się, że doświadczają porażek, zaczynają tęsknić za swoim krajem. Pojawia się taka przestrzeń, w której jest dużo niewiadomych, właściwie nie ma czasami nawet pomysłu, co dalej, bo wszystko jest takim zawieszeniem. I to jest tak zwane uświadomienie sobie, że zostawiłem coś, jestem w nowym miejscu, i ten szok kulturowy dotyczy przede wszystkim takich norm, które w nowym kraju trzeba uznać, trzeba się do nich dostosować, trzeba zacząć je wdrażać, no, na pewno się z nimi chcieć pogodzić.
Kiedy i w takim, w tym momencie to jest dosyć trudna do określenia czasowego faza, bo ona zależy od funkcjonowania jednostki, od funkcjonowania indywidualnego osoby, od cech indywidualnych. U niektórych bywa ten szok krótki, ponieważ jakiś sukces, nawet niewielki, przy wsparciu nauczyciela, czy przy wsparciu kolegów, rówieśników, czy udział nawet w jakiejś imprezie organizowanej w szkole, uświadomił, że coś zrobiłem sam, tak zwana samorealizacja się troszkę wkradnie, to wtedy ten szok kulturowy trwa w miarę tyle, ile powinien, może krócej. Natomiast jeżeli jest osoba wycofana, zamknięta, tęskniąca, to ta faza może być trwać bardzo długo. I tutaj naszym zadaniem moich kolegów jest właśnie spotykać się z takimi uczniami, rozmawiać właściwie, spotykać się z całymi rodzinami, nawet w zespołach wychowawczych, rozmawiać o takim uczniu, żeby trochę naświetlić, jaka jest jego sytuacja, ale to w dalszej części. Kolejny, jeżeli się okaże, że poczucie sprawstwa nagle gdzieś tam się wynurzy, poczuje taki uczeń, że coś jednak może, przechodzi do kolejnej fazy tak zwanego ożywienia, czyli jednak mogę, jednak coś jestem wart, jednak na tym nowym miejscu są ludzie, którzy mnie widzą, którzy pomagają, nie krytykują aż tak bardzo, ale jednak mogę się z czymś wykazać, więc pojawiają się takie chęci jednak do sięgania nawet po coraz trudniejsze sytuacje życiowe, czyli gdzieś doświadczania czegoś, co już wcześniej doświadczali te dzieci. Natomiast wracając, przechodząc przez te wszystkie fazy, tu nagle się ożywiają, sięgają po swoje zasoby, pamiętają, że jednak coś takiego mają. Tak? Jakieś poczucie wartości wtedy im rośnie. Bardzo ważne w tym okresie, w ogóle przez te wszystkie fazy myślę, że jest ważne, ale tutaj jest taki moment właśnie prób przekroczenia, kiedy warto się z takimi osobami umawiać na spotkania regularne, nie wiem, raz w tygodniu, na jakiejś godzinie lekcyjnej, albo organizować takie małe spotkania grupowe, żeby podtrzymać tą fazę ożywienia i nie doprowadzić do tak zwanego regresu. I wreszcie ostatnia faza, w której już uczniowie są, widać nawet, kiedy są ugruntowani, kiedy zaczynają integrować się z polskimi dziećmi, kiedy sami bez namawiania są aktywni, próbują brać udział w różnych konkursach, aktywizują się już bez namawiania, to warto jest tutaj właśnie podtrzymać tę formę i zachęcać, żeby zrobili krok do przodu w kontekście na nowej ziemi, w nowym miejscu, spróbuj zrealizować już swoje marzenia. Przejdź do hobby, przejdź do jakiegoś działania nie tylko w okręgu własnej rodziny czy domu, ale może zaangażuj się do jakichś, nie wiem, fundacji, różnych organizacji, może przez jakiś powrót do uprawiania sportu ulubionego. To jest już taka faza, w której na pewno jest już tak zwane osadzenie w tu i teraz, w tym miejscu, w którym jestem. Tu jest też gotowość do przyjmowania już takich stałych norm, zasad, miejsca, kraju, w którym mieszkam. Tu jakby trochę się adoptuję, a właściwie nie trochę, tu już czuję się zaadoptowany i mam wewnętrzną zgodę na przestrzeganie tych norm obowiązujących w miejscu, w szkole, w kraju, w którym jesteśmy.
W mojej, i teraz właśnie chciałam przejść do takich praktyk, które w punktach sobie pozwoliłam wypisać, i to jest między innymi zdobywanie na bieżąco informacji. Od momentu, kiedy w naszej szkole pojawiły się dzieci cudzoziemskie, a to już jest chyba 5 lat na pewno, 6, to rzeczywiście pierwszym krokiem to była taka mobilizacja. Są dzieci z Turcji, okej, okay, tradycja, normy, religia turecka. Są dzieci, mieliśmy z Australii, mieliśmy z Anglii, no z Syrii. To było taka mobilizacja wewnętrzna, żeby na pewno zdobyć jak najwięcej informacji odnośnie kultury, religii, obyczajów, zwyczajów danego kraju. To też zmobilizowało mnie osobiście do też pogłębiania wówczas języka angielskiego, bo komunikowaliśmy się w języku angielskim. Pierwsza moja klasa bodajże była, w trzech językach rozmawiałam, bo miałam dzieci polskie, byłam opiekunem takiej klasy, miałam dzieci rosyjskojęzyczne, no i anglojęzyczne. Także to byli wtedy, pamiętam, tacy trzej chłopcy tureccy, malutcy, tacy naprawdę fajni. I zebrania były prowadzone również w trzech językach. To było niesamowite wyzwanie, to pamiętam je do dzisiaj, ale jestem bardzo wdzięczna, że następną taką rozpoznawanie, co to znaczy? Tworzenie profilów uczniów, czyli indywidualne rozmowy, które były konieczne do przeprowadzenia, bo jako my nauczyciele tworzyliśmy w ogóle profil tych dzieci, jakie one są, skąd pochodzą, jakie mają potrzeby, jak się zachować, żeby się dobrze zachować. To było wyzwanie nie tylko jako ja psycholog, czy my pedagodzy, psycholodzy, ale naprawdę cała kadra uczących. Burzę mózgu robiliśmy sobie, żeby zrobić wszystko jak najlepiej. A to wszystko się opierało o tak zwane informacje, profile, o wywiady z rodzicami. Bardzo często, jak rozmawiałam jeden na jeden, a moim konikiem jest robienie genogramów, więc jak się robi genogram, zaczynają opowiadać o wujkach, dziadkach i la la la, to od razu się pokazują relacje, kogo bardziej lubię, kogo nie, kto jest gdzieś na przykład na emigracji dokładnie. I tu się naprawdę piękny obraz stworzył takiego dziecka, jego rodziny, jego otoczenia stamtąd, po to, żeby na przykład postarać się mu to otoczenie tutaj chociaż troszeczkę zapewnić poprzez różnego rodzaju spotkania. Komunikacja. Tu jakby w nawiązaniu do tego, co powiedziałam przed chwilą, bardzo było ważne komunikowanie się, informacje zwrotne, pozwalanie na trochę mówienie po polsku już, ale jednak jeszcze w swoim języku. Pozwalanie na komunikowanie się w taki sposób też werbalno-niewerbalny, w takich ekspresjach tych dzieci, bo każde z nich miało różne ekspresje. Na przykład nie było dla mnie zaskoczeniem, że dzieci na przykład ukraińskie, one mają zasadę mówić przez perty, albo na przykład pani Dorota, pani Bogumiła, to było takie wow, gdzie u nas jest przez per pani, tak? I koniec. A to na początku takie troszkę przekraczasz moje granice, ale potem to się tak śpiewnie zmieniło w taką właśnie opcję, no mamy taką komunikację, szanujemy, bo tak to chyba ma być. I uczymy się dalej na błędach, odkrywamy. Reagowanie na problem, no to chyba tutaj jest to oczywiste, że jak się pojawiały jakieś problemy, to się rozwiązywało. Czy jeden na jeden z uczniem, czy się zapraszało rodzinę, czy się tworzyło zespół nauczycieli uczących, ale zawsze to była od razu reakcja na problem, nie zostawiania takiego dziecka samego sobie. Dużo jest informacji poprzez obserwacje. Ja sobie robiłam takie obserwacje, na przykład chodząc na różne lekcje albo
obserwując dzieci, jak funkcjonują na przykład na przerwach. I rok szkolny się zaczął, była euforia, dużo, dużo szumu, potem taki drugi, trzeci miesiąc cisza, wszyscy po kątach. I na koniec, jak już się robiło wiosennie, cieplej, to znowu te dzieci jakby były w tej fazie już takiej odżywały i było widać, że jednak zaczynają funkcjonować dobrze. Poprzez obserwacje można było też wychwytywać takie osoby, które same nie przyszły po pomoc. I to jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście obserwować. W momencie, kiedy właśnie mamy takich uczniów, to jesteśmy dla nich trochę autorytetami, takimi, żeby poznawać życie, żeby trochę złapać ich za rękę i przeprowadzić, przygotować do nowego, czyli do takiego życia w tu i teraz, w tych warunkach, w tych normach, ale oczywiście z uwzględnieniem też ich wartości. Czyli jakby nie zmieniamy, nie chcemy ich zamieniać, tylko z tolerancją na ich przygotowujemy ich do nowego w tym, co są też tutaj. Bardzo ciekawa forma integracji dla takich uczniów są zajęcia pozalekcyjne, nie tylko w grupach jednojęzycznych, czyli swoich, również mieszanie grup klasowych i wiekowo, i na jednym poziomie, żeby ta integracja, wymiana zwyczajami, obyczajami, pozwalanie na wypowiadanie tematów tabu często, w takich grupach zorganizowanych, gdzie sobie można wszystkim powiedzieć, prowadząc, widziałam duży progres dla obu stron, bo i nasze dzieci z tego korzystały i dzieci obcokrajowców. Zachęcanie poza tym, jazda konna, mamy bardzo dużo uzdolnionych dzieci, które grają i pięknie rysują. Słuchajcie, no po prostu i to jest wykorzystywane, bo oni się świetnie prezentują, oni chętnie biorą udział w różnych występach, kolędy, jakieś, dużo tego jest, już nie będę się rozchodzić, tak? No i oczywiście, kiedy monitorujemy postępy, chwalenie, jeszcze raz chwalenie. Jak nie jest dobrze, to na zasadzie, okej, będzie lepiej, no wiesz, trochę możesz się postarać, no zobacz, tu źle zrobiłeś, albo w ogóle tu mogłeś więcej. Czyli takie trochę, taki tutorial dla tych dzieci, żeby one czuły, że nie są punktowane i oceniane, a za każdą małą rzecz pochwalone w tym momencie rosną. Dzięki tym wszystkim jakby działaniom, kiedy już są w tej ostatniej fazie, znajduje się miejsce na przyjęcie norm, zasad, miejsca, kraju, w którym są, i tutaj spokojnie mogą budować swoją tożsamość, czyli zachowując swoje zasady, swoje przyzwyczajenia, to wszystko, co religijnie i historycznie zintegrowane mają w sobie, mogą funkcjonować w nowym kraju też, jakby na zasadach miejsca, w którym się znaleźli. I to chyba wszystko. Zapraszam Joannę Cwyna-Wojtonis, wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 15 we Wrocławiu, która opowie o zarządzaniu wielokulturową klasą. Drzwiami i oknami. Drzwiami i oknami, ponieważ nie sprzyjających, zapraszamy serdecznie.
bardzo trudno. Ja wiem, że to nie było. Przyszłam do Państwa z wystąpieniem Zarządzanie klasą wielokulturową i w tym temacie skupię się na takich czterech krótkich elementach. Przedstawię Państwu statystykę uczniów obcokrajowców w naszym liceum. Może na początek zadam Państwu takie pytanie jako zagadkę. Oczywiście kieruję ją tylko do osób, które nie pracują u nas. Jak Państwo sądzicie, ile takich uczniów mamy w naszej szkole? Ile jest w klasie? To też powiemy, ale w sumie. Jak Państwo sądzicie, ile ich może być w liceum we Wrocławiu? A ile jest cała szkoła? No właśnie, liczy szkoła. Szkoła liczy około 1500 uczniów, niecałe, niespełna 1500, którą znaczną część stanowią uczniowie obcojęzyczni. Ile? No nie, za dużo. Za dużo. Za dużo, tak. Już Państwu pokazuję. Przygotowałam tutaj statystykę naszą najświeższą. Tak wyglądają nasi uczniowie obcokrajowcy. Oczywiście najliczniejsza reprezentacja to są uczniowie z Ukrainy. Pozostałe nacje, nawet Białoruś i Rosja, tak jak Państwo widzicie, to jest zdecydowanie mniej. I pojedyncze dzieci albo z dawnych republik radzieckich, albo z innych części świata. W tej chwili to taką, można powiedzieć, trójką najbardziej egzotycznych dzieci to są dzieci z Turcji. Natomiast w historii naszej szkoły tych narodowości było znacznie więcej. Natomiast to są nasze świeże statystyki. Prawie 500 uczniów obcokrajowców, z tym prawie 300 ze statusem uchodźcy. To są oczywiście uczniowie z Ukrainy. Mamy tutaj też na czwartym miejscu Wielką Brytanię, ale to są właśnie uczniowie obcokrajowcy powracający z zagranicy. To są na ogół dzieci polskich rodzin, przynajmniej w połowie. I to, tak jak tutaj też wspominała pani psycholog, mogą to być dzieci, które są urodzone w Wielkiej Brytanii, a czasami w wieku kilku lat tam wyjechały, natomiast rodziny zdecydowały się na powrót do kraju. Na ogół są to też dzieci, które posługują się językiem polskim, w mowie przynajmniej całkiem nieźle. Gorzej może być z posługiwaniem się językiem polskim, na przykład w piśmie. Przygotowując się do tego wystąpienia, sama zadałam sobie pytanie, kto zarządza klasą wielokulturową, i w mojej ocenie taką osobą najbardziej zarządzającą jest wychowawca tej klasy. Można powiedzieć tak, że w naszej szkole prawie każdy wychowawca jest wychowawcą wielokulturowym, bo w tym roku w naszej szkole jest 45 klas, 4 klasy przygotowawcze, natomiast są chyba dwie takie klasy w całej szkole, które są tylko złożone z uczniów polskich. Natomiast w wszystkich pozostałych klasach mamy mieszankę dzieci, są uczniowie polscy. Są też takie klasy, w których liczebność uczniów obcokrajowców jest tak pół na pół. Mamy też takie klasy, czasami jest to kilkoro uczniów, czasami jest ich więcej. Mówiąc o wychowawcy klasy wielokulturowej, jakoś tak z tyłu głowy, nawet jak przygotowywałam to wystąpienie, myślałam o wychowawcy oddziałów przygotowawczych. Nie wiem, jakoś tak, jak myślałam o tym, to było to dla mnie intuicyjnie takie najbliższe. I w naszej szkole oddziały przygotowawcze prowadzimy już 6 rok. W pierwszym roku zastanawialiśmy się, jeszcze wtedy nie byłam wicedyrektorem, więc ta decyzja była podejmowana poza mną, natomiast wiem, że zespół wówczas kierowniczy zastanawiał się, komu powierzyć taką funkcję, komu z nauczycieli dać pod opiekę 15 wówczas, bo oddziały przygotowawcze, które startowały 6 lat temu, były klasami 15-osobowymi, teraz są 25-osobowymi. To się wydarzyło na zwiększenie liczebności po wybuchu wojny w Ukrainie. Kto będzie, kto podoła, kto będzie chciał w ogóle spróbować takiej przygody?
Wybraliśmy dobrze, najlepiej jak się dało, najlepiej jak można było i mogę się Państwu pochwalić, że mamy wychowawców klas przygotowawczych, którzy zgłaszają się co roku do tego, że chcą znowu. Bo to jest wychowawstwo na jeden rok. Nauka w klasie przygotowawczej trwa u nas w naszej szkole, to jest też wynika z przepisów oświatowych, nauka trwa jeden rok i mamy takich nauczycieli naszych, którzy chcą zawsze. Więc to jest oczywiście wielka radość, bo no, to jest najlepsza opcja, kiedy takie obowiązki otrzymuje osoba, która chce. A w tym roku mamy również taką też bardzo fajną sytuację, że wśród wychowawców klas przygotowawczych mamy wychowawczynię z Ukrainy. Jest to też bardzo komfortowa sytuacja dla nas, upraszcza nam kontakt z rodzicami tych uczniów, z samymi uczniami, zwłaszcza ten początkowy okres, to myślę, że jesteście Państwo sobie w stanie wyobrazić, kiedy uczniowie przychodzą ze znikomą bądź bardzo niewielką znajomością języka polskiego i nawet niespecjalnie rozumieją ten język polski, mimo że nam się wydaje, że właściwie te nasze języki nie są od siebie tak bardzo odległe. Tutaj skupię się na takich trzech ważnych elementach pracy wychowawcy. Oczywiście to są elementy, które dotyczą wychowawcy każdej klasy, ale nasze doświadczenie pokazuje, że na wychowawcy klasy wielokulturowej, klasy przygotowawczej w szczególności, te aspekty jakby są szczególnie istotne. Powiem o uważności. W zasadzie jest to coś, o czym już powiedziała pani psycholog, ale ja troszeczkę też rozwinę ten temat. Chodzi tutaj o taką uważność, która dotyczy na przykład rozpoznania sytuacji rodzinnej ucznia. W naszej szkole mamy sytuacje bardzo różne, bardzo skomplikowane. Mamy uczniów, którzy przebywają tutaj w Polsce tylko ze swoimi mamami, ponieważ ojcowie pozostali w Ukrainie i walczą na wojnie. Mamy pełne rodziny również, ale mamy też prawie 40 uczniów, którzy przebywają w Polsce w pieczy zastępczej, więc te sytuacje są bardzo skomplikowane i ta uważność jest istotna o tyle, że nie zawsze się tak zdarzało w historii naszej szkoły, że na przykład o tak ważnej sprawie, jaką jest piecza zastępcza, czyli opieka innej osoby, że to było wiadome dla szkoły od samego początku. Czasami to właśnie wychowawca odkrywał po kilku miesiącach kontaktu z uczniem, że właśnie to dziecko nie przebywa wcale pod opieką swoich rodziców na terenie Polski. Następna rzecz to może być coś takiego jak wiedza o tym, jak rodzice pracują. To może być dla Państwa zaskakujące, bo zwłaszcza dla nauczycieli, którzy są doświadczeni i pracujecie Państwo w szkole, to wiecie o tym, że my właściwie nie rozpytujemy w tej chwili rodziców ani jaki mają zawód, ani gdzie pracują. Zwykle to nie są takie rzeczy, które sprawdzamy, nawet byśmy, pewnie większość nas czuła się skrępowana, gdybyśmy o to rodziców rozpytywali. Ale nasze doświadczenie też tutaj szkolne pokazuje, że czasami warto takie rzeczy wiedzieć. Mieliśmy takie doświadczenie w poprzednim roku szkolnym, że uczennica, która poczuła się bardzo źle i to no, była taka sytuacja, że byliśmy zmuszeni wezwać karetkę pogotowia do szkoły. Prosiliśmy, pytaliśmy ją jeszcze, jaka jest możliwość, żeby zawiadomić rodziców. Okazuje się, że mama pracowała w firmie na produkcji, gdzie w czasie swojej zmiany nie może mieć telefonu ze sobą. I po prostu jesteśmy w patowej sytuacji, ponieważ pogotowie nie zabierze nam ze szkoły dziecka bez opieki. Oczywiście możemy tam oddelegować wychowawcę, który będzie znowu czekał, aż się zdarzy cud i ten rodzic wreszcie będzie miał telefon, ale myślę, że jesteście w stanie sobie Państwo wszyscy wyobrazić, że to są trudne sytuacje. Stąd warto zapytać właśnie, albo powiedzieć wręcz na wywiadówce rodzicom, proszę Państwa, czy ktoś z Państwa ma taką sytuację zawodową, że nie będzie mógł być pod telefonem w czasie obecności dziecka w szkole i wtedy poprośmy o ten numer telefonu do kierownika zmiany czy do kadr w tej firmie, tak żebyśmy byli w stanie powiadomić rodzica, że coś się dzieje z dzieckiem. Jeżeli chodzi o sytuację rodzinną, to też może zdarzają się takie sytuacje i mówię tu o naszych doświadczeniach szkolnych, kiedy nasi uczniowie są najstarszym dzieckiem w domu i jest na nich
jest im przekazana takie bardzo duże obowiązki opieki nad tymi młodszymi dziećmi. I to są tak duże obowiązki, które wręcz utrudniają dziecku realizację obowiązku szkolnego, bo to jest zaprowadzanie do przedszkola, odbieranie z przedszkola, opiekowanie się takim młodszym rodzeństwem w momencie, kiedy rodzic jest w pracy, pozostawanie z chorym dzieckiem młodszym, bo mama idzie do pracy. Możecie Państwo zadać sobie oczywiście pytanie, jak to się dzieje, że mama idzie do pracy, kiedy jest chore dziecko. No tak się może zdarzyć, proszę Państwa, bo to są na przykład mamy, które pracują w usługach, są fryzjerkami, pracują w gabinetach kosmetycznych, czyli są w najlepszym wypadku samozatrudniającymi się osobami, więc jak nie pracują, to nie mają pieniędzy, nie mają prawa tutaj do urlopu, do zwolnienia L4 na dziecko. I to są też takie trudne sytuacje, które często, o których się dowiadujemy właśnie od wychowawcy, który zauważa to, że dziecko pojawia się rzadziej w szkole. Zresztą czasami nawet te dzieci opowiadają nam te sytuacje, że właśnie nie tak, że uciekają przed lekcjami, że coś się z nimi złego dzieje, tylko że właśnie są w domu i opiekują się młodszym rodzeństwem. Kolejna kwestia to jest stosunek do nauki. On będzie bardzo różny. Myśląc o tym, że otwieramy oddziały przygotowawcze w liceum, miałam takie wyobrażenie, że do nas trafią uczniowie, którzy też w swoim kraju chodziliby do liceum. Oczywiście życie napisało zupełnie inny scenariusz, bo do nas trafiają wszyscy uczniowie, którzy trafialiby, którzy w swoim kraju byliby w odpowiednikach naszych techników, czy byliby w odpowiednikach szkół branżowych. Ale też Państwu powiem, że to nie jest tylko w tą złą stronę, dlatego że na pewno przez ostatnie 2 lata, nie pamiętam wcześniej, ale stypendystami Prezesa Rady Ministrów, czyli takiej nagrody, którą dostaje jeden uczeń w całej szkole za najwyższe wyniki w nauce, w ostatnich 2 latach byli to uczniowie w naszej szkole byli to uczniowie z Ukrainy. Także jest bardzo różnie. Przyczyny też są skomplikowane tego stosunku do nauki, tego różnego stosunku, bo to z jednej strony może być właśnie ten kapitał społeczny, który mamy z domu, z drugiej strony może być ta niepewność, bo mnóstwo rodzin nie wie, co zrobić, czy postawić na naukę w polskiej szkole, czy jednak myślimy o tym, że to jest jakiś okres przejściowy i za kilka miesięcy sytuacja w Ukrainie się uspokoi, będzie można wrócić. My to wszyscy rozumiemy, ja to rozumiem jako człowiek bardzo dobrze. Jest też kolejna przyczyna, o której też rozmawiałam ostatnio z Fundacją Ukraina. Mamy dzieci ukraińskie, które funkcjonują w obu systemach naraz, czyli rano są w szkole polskiej, natomiast po południu korzystają z edukacji ukraińskiej w tej wersji online. No i stanowisko wszystkich nas jest takie, że to jest niedobre dla dzieci, bo to jest szalenie obciążające. Dzieci przychodzą zmęczone następny dzień do szkoły, nie mają odrobionych lekcji, nie powtarzają, gdzieś tam podsypiają na ławkach, no po prostu są bardzo, bardzo przeciążeni tymi obowiązkami. I ostatni aspekt z tej pierwszej puli to jest taka gotowość do przejścia do klasy ogólnodostępnej. My tak myślimy o klasach przygotowawczych, że to niekoniecznie musi być okres pełnego roku szkolnego, kiedy uczeń chodzi do klasy przygotowawczej. Staramy się, żeby w miarę możliwości tacy uczniowie, którzy najszybciej osiągają lepsze postępy w nauce języka polskiego, żeby spróbowali swoich sił w klasie ogólnodostępnej i tak robimy. Wypracowaliśmy sobie taki sposób, że proponujemy uczniom wybór klasy. Tam w takich klas, w których mamy miejsca, w tej chwili też jest taka trudność, że niestety nie możemy zawsze zaproponować miejsca w klasie, którą ten uczeń chciałby ze względu na rozszerzenia realizowane w tej klasie, ale to jest jakby konsekwencja, że mamy bardzo dużo dzieci w klasach. Natomiast jeżeli się uda taką klasę znaleźć, uczeń idzie na 2 tygodnie do klasy ogólnodostępnej. Informujemy zespół uczący, że taki uczeń dołączy. Prosimy też o taką wnikliwą obserwację całego zespołu uczącego, jak ten uczeń sobie radzi w takiej klasie i po 2 tygodniach rozmawiamy z uczniem, rozmawiamy z nauczycielami i wspólnie podejmujemy decyzję, czy można na stałe przenieść ucznia do klasy polskiej.
I takie rzeczy wydarzają się w czasie roku szkolnego i zachęcamy też uczniów do tego, żeby próbowali jak najszybciej przejść do klasy polskiej. Wierzymy w to, że już nauka w klasie, gdzie jest więcej uczniów polskich, da im jeszcze większy postęp w przyswajaniu języka polskiego. Druga rzecz to są dokumenty. Wprawdzie my w naszej szkole mamy bardzo komfortową sytuację, ponieważ do 2 lat mamy takie dodatkowe stanowisko, które objęła nasza była asystentka wielokulturowa, która jest w tej chwili koordynatorem do spraw uczniów obcokrajowców. To jest osoba, która bardzo skrupulatnie przygotowuje, ogląda dokumenty, uczestniczy w procesie rekrutacji do naszej szkoły, ale oczywiście te dokumenty też w którymś momencie trafiają do wychowawców, więc wychowawcy też powinni dobrze wiedzieć, co w tych dokumentach się znajduje. I nasze doświadczenie też ewoluowało w pierwszych latach, kiedy uczniowie obcokrajowcy rekrutowali się do naszej szkoły. Mieliśmy zwykłe podania o przyjęcie do szkoły, bo one po prostu były tłumaczone na język ukraiński czy też na język rosyjski. Natomiast tutaj po różnych konsultacjach, po naszych obserwacjach z poprzednich lat, pani koordynator zdecydowała się na bardzo, bardzo duże uszczegółowienie tego formularza. Jest tam mnóstwo dodatkowych pytań właśnie o sytuację rodzinną ucznia. O to wprost pytamy właśnie, czy uczeń nie przebywa w Polsce w pieczy zastępczej, bo to po prostu może być tak, że jeżeli tam nie ma pytania w formularzu, to po prostu nikt o tym nie powie nam. I to jest taka rzecz, która bardzo nam też usprawniła funkcjonowanie szkoły, pozyskiwanie danych. I to jest naprawdę bardzo ważne, jeżeli mówimy właśnie o dokumentach uczniów obcokrajowców. Tworzenie zespołu. No to oczywiście taka dodatkowa rzecz. Każdy wychowawca tworzy zespół, czy w klasie polskiej, czy w klasie wielokulturowej. No tutaj stawiamy też oczywiście na to, żeby poznać kulturę polską, poznać miasto. Wykorzystaliśmy wszelkie możliwe sposobności, żeby pozyskać finansowanie na to, żeby dzieci ukraińskie mogły skorzystać z takich możliwości. Odbyło się w naszej szkole jeszcze do listopada mnóstwo wyjść do obiektów kultury na terenie Wrocławia. Były wyjścia do teatru, do opery, do zoo, wyjścia do muzeum pana Tadeusza, wyjazdy poza Wrocław, wejście na Ślęże z ogniskiem, które miało być integracyjne, wyjazd do Zamku Grodziec. Także bardzo, bardzo dużo takich rzeczy, które nie byłyby możliwe, gdybyśmy nie mieli na to dodatkowego finansowania. Asystentki wielokulturowe. Również jesteśmy w niezłej sytuacji. Przez ostatnie lata w naszej szkole mieliśmy 2 asystentki wielokulturowe. Od stycznia tego roku dołączyła do nas 3. pani. I to jest ogromna pomoc w funkcjonowaniu klasy, uczniów, wychowawców, szkoły, całej społeczności szkolnej. Mamy fenomenalne asystentki, które pomagają naprawdę wszystkim, we wszystkim, w czym można. Oczywiście jest to wsparcie ucznia, czyli pomoc w tym początkowym okresie, w tym jak funkcjonuje szkoła, jakie są zasady oceniania, jak jest zlokalizowany budynek szkoły, pomagają w nauce, wsparcie dla rodziców, czyli kontakt z rodzicami. To jest fantastyczna sprawa, ponieważ no, największym wyzwaniem na początku było to, czy nam się uda skomunikować dobrze z rodzicami. I w momencie, kiedy startowaliśmy 6 lat temu z klasami przygotowawczymi, to większość z nas mówiła: Bogu dzięki, że gdzieś tam 20 lat temu uczyłem się trochę rosyjskiego. Okazało się, że to jest wielki atut, że znamy chociaż tych kilka słów, bo to jest bardzo pomocne. Potem sytuacja się odwróciła, bo jak wybuchła wojna, to ten rosyjski zaczął być niepoprawny, nie do końca akceptowalny, więc się zaczęliśmy wycofywać też z używania języka rosyjskiego, ale na początku to też bardzo, bardzo nam pomagało. No i też wsparcie wychowawcy właśnie, czyli udział w zebraniach z rodzicami. Te pierwsze zebrania są tak szczególnie ważne, tam jest mnóstwo informacji, więc asystentki są tłumaczkami. To jest naprawdę ogromna pomoc, także bardzo się cieszymy. Te asystentki współpracują z nami dzięki Fundacji Ukraina, więc to jest naprawdę fantastyczna pomoc.
No i na koniec chciałam Państwu powiedzieć troszeczkę takie jedno zdanie w zasadzie o tym, że mówiąc o wielokulturowej szkole, powinniśmy też pamiętać, że w tej wielokulturowej szkole mamy polskich uczniów i to jest ogromna potrzeba, żebyśmy oferowali im właśnie taką edukację wielokulturową, bardzo mądrą edukację wielokulturową, żebyśmy wychowali to pokolenie na ludzi, którzy nie będą się obawiali obcokrajowców, nie będą uważali, że coś tracą w związku z tym, że mamy taką dużą społeczność, na przykład ludności z Ukrainy. I to jest takie moje wielkie marzenie, żebyśmy temu wyzwaniu podołali. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo, zwłaszcza za ten ostatni slajd, bo proszę Państwa, szkoła wielokulturowa to szkoła wszystkich naszych uczniów. I tych uczniów, którzy przyjechali do nas ze wszystkich krajów, ale też uczniów polskich, ale również rodziców i nauczycieli ze wszystkich krajów. Zaprosimy Państwa teraz na przerwę. Bardzo proszę, żeby te osoby, które nie wpisały się na listę, jeszcze to zrobiły. Zaczekajcie Państwo, nie opuszczajcie nas, dlatego że chcemy oddać w drugiej części naszej konferencji głos również uczniom, którzy przyjechali do nas z innych krajów. Opowiedzą, jak oni się tutaj czują. Usłyszycie Państwo, co oni mają do powiedzenia na temat polskiej szkoły, a nie tylko z punktu widzenia nauczycieli, dyrekcji, tak? Ale też ze strony uczniów. Także zapraszamy na przerwę, na kawę, na herbatę, wypieczymy w międzyczasie i spotkamy się o godzinie 17:30 na drugą część.
kształcącego numer 15 we Wrocławiu, która opowie o wsparciu kompetencji interkulturowych poprzez działania artystyczne. Dzień dobry. Kolejna osoba z 15. Ale ja tak troszeczkę inaczej dzisiaj o takich doświadczeniach wielokulturowych, ponieważ pewne rzeczy jakby zapoczątkowane były tą sytuacją, że była taka możliwość pracy z młodzieżą z różnych kultur, tak powiedzmy, wywodzące się z różnych środowisk niepolskich i taki był pewien początek. Może jeszcze zanim będę opowiadać o doświadczeniach pracy artystycznej, to znaczy właściwie działań artystycznych, które wspierają kompetencje interkulturowe, powiem co nieco o samych kompetencjach interkulturowych, chociaż moje tutaj poprzedzające mnie rozmówczynie również wspominały o tych kompetencjach. Ja tutaj może kilka takich słów, żeby troszeczkę usystematyzować. Żyjemy w świecie, w którym krajobraz kulturowy stale ewoluuje i wiemy, że charakteryzuje się różnorodnością i podejście do tej różnorodności kulturowej wymaga zidentyfikowania i promowania jak najszerszego zakresu kompetencji interkulturowych. Ponieważ mając świadomość, że takie kompetencje są i jak możemy je rozwijać w celu lepszego współistnienia tych różnych jednostek czy grup wywodzących się z różnych kultur. Mam nadzieję, że dobrze będę przybywać. Kompetencje interkulturowe są odpowiedzią na tą różnorodność kulturową i kontakty, które są takim stałym elementem naszego życia. To, co tutaj pokazuję, to jest taki dość uproszczony schemat. Cztery obszary, które składają się na te kompetencje interkulturowe, to są umiejętności, kultura, postawy i komunikacja. Każdy z tych elementów jest oczywiście złożony. Ja wybrałam tylko takie najważniejsze elementy, które najczęściej są też omawiane. Jeśli by tak popatrzeć całościowo, to te wszystkie elementy używamy na co dzień w kontaktach z osobami pochodzącymi z innej kultury. W naszej szkole, z racji tego, że mamy dość sporą społeczność osób pochodzących z innych krajów, te wszystkie elementy są wykorzystywane. W pozycji wychowawcy będą to jakieś wybrane elementy, na które będziemy jakby kierować naszą uwagę. Z pozycji pedagoga, psychologa inne. Z pozycji ucznia tego polskiego w stosunku do ucznia, który jest z innego kraju, też będą to inne elementy. Z pozycji każdego nauczyciela względem ucznia również. Pozwolę sobie omówić tylko takie, które wydają mi się dość istotne, jeśli chodzi o działania artystyczne, bo o tym też chciałam w dużej mierze powiedzieć, co nie znaczy, że jakieś elementy tak naprawdę nie są używane w takich działaniach, bo mając kontakt z grupą, która bierze udział w jakichkolwiek działaniach, chociażby artystycznych, te wszystkie elementy gdzieś tam się pojawiają. Każdy prowadzący na pewno jest nastawiony na słuchanie uczestnika czy obserwację. Uczeń czy uczestnik, który bierze udział w jakichkolwiek zajęciach, które muszą być artystyczne, też charakteryzuje się chociażby jakąś ciekawością czy otwartością.
wartości, przekonania i postawy, to właściwie takie troszeczkę krzyżowo, czyli trochę z kultury i z postawy. Są to kluczowe aspekty kultury, które leżą u podstaw całej komunikacji z innymi. Tak, to może być w obrębie kultury, ale także między uczestnikami tej różnych kultur. Wartości, przekonania i postawy są przyjmowane zazwyczaj jako pewnik, tak? Są niekwestionowane, po prostu akceptowane przez członków grupy kulturowej jako podstawowe założenie. Rzadko są wyrażane wprost, ponieważ są wyuczone w dzieciństwie i jako dorośli przyjmujemy to jako oczywistą prawdę. Natomiast w interakcji mogą pojawić się trudności, jeśli my jako uczestnicy odkrywamy, że te nasze przekonania różnią się od tych przekonań innych uczestników pochodzących z innej kultury. Postawy są w związku z tym istotne dla kompetencji międzykulturowych i obejmują szacunek, empatię, otwartość, ciekawość i tolerancję dla niejednoznaczności. I tutaj mówiąc o tych zajęciach artystycznych, o których jeszcze troszeczkę więcej za chwilę, to jest właśnie bardzo takie zajęcia są bardzo sprzyjające może rozwijaniu właśnie takich cech, takich umiejętności, takich postaw. Komunikacja. Często jak myślimy o słowie komunikacja, to mamy na myśli wiadomość, jakaś informacja i jej przekaz. Natomiast komunikacja to oczywiście oprócz wypowiedzianego słowa są to wszelkie zachowania niewerbalne. Może to być ruch, może to być jakiś dźwięk, ale też aspekt kultury materialnej, bo mówimy też wiele swoim strojem albo jakimiś innymi elementami, które są materialne. I chciałam tutaj wspomnieć o tak zwanym alfabetyzmie kulturowym, który jest... Przepraszam, nie chciałabym tutaj... O tak zwanym alfabetyzmie kulturowym, bo wszyscy wiemy, co to jest alfabetyzacja, czyli umiejętność czytania, umiejętność pisania, może liczenia nawet. Natomiast alfabetyzacja kulturowa odnosi się do różnych aspektów naszego życia, które tą kulturę tworzą. Ten termin tutaj celowo wybrałam na ten slajd taki cytat autora alfabetyzacji, terminu alfabetyzacji kulturowej, Erika Hirscha, doktora, również edukatora, edukatora teoretyka i krytyka. Odnosi się ten termin do zdolności rozumienia i płynnego uczestnictwa w danej kulturze. Osoba obeznana z kulturą jest w stanie płynnie rozmawiać i rozumieć uczestników innej kultury. I to, co jak wcześniej opowiadała Państwu moja koleżanka, pani psycholog, o tym, że kontakt z grupą uczniów obcokrajowców był przyczyną czy motywacją też do tego, żeby poznać takie najważniejsze rzeczy o kraju i kulturze pochodzenia danego ucznia, żeby łatwiej było go zrozumieć, to jest coś, co jest właśnie bardzo istotne. Dobrze jest wiedzieć, skąd pochodzą uczniowie, żeby ich lepiej rozumieć. Mówię tutaj oczywiście o uczniach obcokrajowcach, bo mówimy o środowisku wielokulturowym. Łatwiej jest o komunikację, łatwiej jest o wsparcie. Wartością tego sformułowania jest to, że podobnie jak w przypadku innych form umiejętności, musi tutaj pojawić się aktywne nauczanie, tak? Nie musi to być część formalnej edukacji, ale nie musi to być działanie celowe. I teraz może przejdę
ponieważ o kulturze, o alfabetyzacji i o kompetencjach można byłoby naprawdę mówić bardzo dużo, to jest temat na dużo, myślę, szerszą wykład, można by tak powiedzieć. Tutaj jeszcze tylko pokazuję Państwu, jak ta alfabetyzacja kulturowa wpływa zarówno na komunikację, na kompetencje międzykulturowe, na tak zwane transformacyjne uczenie się, czyli te takie aspekty, które pojawiają się w naszej pracy jako nauczycieli, edukatorów i mają bardzo jakby takie znamienne czy istotne znaczenie wynikające z tej alfabetyzacji kulturowej. I tu może wspomnę o tym, co już ja w swojej praktyce, między innymi też z Fundacją Freja, prowadziłam zajęcia, takie warsztaty edukacyjno-artystyczne. Może wtedy nie przyświecał nam ten cel jako taki główny, że będziemy rozwijać kompetencje interkulturowe uczestników. Bardziej zależało nam właśnie na alfabetyzacji kulturowej. Oczywiście wtedy też takiego terminu nie używałyśmy, bo nie były to te takie najważniejsze rzeczy. Chodziło rzeczywiście o przybliżenie kultury młodym ludziom, czy to dzieciom ze szkoły podstawowej, czy młodzieży szkoły średniej. Warsztaty, w których prezentowaliśmy najpierw dla uczestników różne ciekawe informacje na temat krajów wybranych przez nas. Były to kraje nie tylko anglosaskie, ale też kraje dość egzotyczne, jak na przykład Chiny czy Egipt. I uczniowie również po zapoznaniu się w różnej formie, czy to prezentacji, czy to krótkiego filmu, wykonywali pracę artystyczną, kreatywną, która była związana w jakimś sensie z danym krajem, czyli odnosiła się do jakiejś tradycji albo symboliki, co myślę, że ma taką dosyć sporą wartość, ponieważ uwrażliwia młodzież i dzieci na kulturę innych krajów. Dlaczego działania artystyczne mogą wspierać te kompetencje interkulturowe? Myślę, że jednym takim głównym powodem jest to, że sztuka jest takim, kreatywność, bo to właściwie dwa elementy związane ze sobą, to są takie formy ekspresji, czasami bardzo nieuchwytne, ale sprzyjające również wytwarzaniu specyficznej atmosfery, która w zależności od potrzeb, ale zazwyczaj najczęściej jest tą atmosferą przyjemną. Chyba najlepiej poznaje się innych w okolicznościach przyjemnych. Najłatwiej jest wtedy o nawiązanie więzi, dialogu, który może oczywiście przeistoczyć się w dość trwałą relację. Czyli sztuka jest takim narzędziem, czy właściwie takim elementem, który mimo tego, że w każdym kraju ta sztuka może być odmienna, to pomiędzy krajami ta sztuka może być tym elementem łączącym, czyli wypełniającym pewną lukę, ale również takim będącym spoiwem, nie tylko czymś, co, że tak powiem, tą lukę wypełni. Wpływa na pewno na zrozumienie, akceptację i empatię. No i co najważniejsze, sztuka jest wynikiem kreatywności, takim właściwie bez kreatywności myślę, że nie do końca sztuka byłaby nazywana sztuką. Jest to taki zasób. W jaki sposób wspiera kompetencje interkulturowe sztuka i działania artystyczne? Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że wykonywał jakąś pracę artystyczną w swoim życiu. Czy to w szkole podstawowej, może w szkole średniej, może na jakichś zajęciach w Domu Kultury, czy zajęciach dodatkowych.
żeby wykonać jakąkolwiek pracę twórczą, ona nie musi być wcale wykonana bardzo precyzyjnie, ale z pewnością wymaga pewnego zastanowienia się i zaprzężenia tej naszej wyobraźni kreatywności. To, proszę Państwa, chociaż może nie mamy tej świadomości, daje każdemu twórcy, obojętnie czy jest profesjonalnym, czy zajmuje się sztuką profesjonalnie, czy tylko amatorsko, czy tylko od czasu do czasu. To daje nam odporność i bez tej odporności byłoby trudno o nawiązywanie kontaktów w sytuacjach, które różne osoby spotykają. Mówię tutaj oczywiście o osobach, które są w statusie migrantów, emigrantów, uchodźców. To są takie zajęcia czy działania, które pomagają właśnie taką odporność na przetrwanie jakiejś trudnej sytuacji stworzyć. Jak już mamy tą kreatywność zaprzężoną do działania, to oczywiście jesteśmy bardziej skłonni otworzyć się w towarzystwie innych osób. I tak jak mówię, w czasie działań artystycznych atmosfera jest bardzo sprzyjająca na taki, jest, daje spokój, daje poczucie bezpieczeństwa. Osoby, które biorą udział w zajęciach kreatywnych czy artystycznych, ich emocje zmieniają się z jakichkolwiek negatywnych, jeśli z takimi przyszli lub które mają w sobie, na poziom bardziej pozytywny. Często osoby lubią, otwierają się, lubią opowiadać, znaczy lubią, chcą opowiadać o tym, co im się przydarzyło i są po prostu, to co jest bardzo ważne, widziani, akceptowani. W przypadku, jeśli mówimy o grupach dzieci czy młodzieży, jest to proces dużo łatwiejszy. Dzieci też w takich okolicznościach, gdzie atmosfera jest przyjemna, bardzo chętnie komunikują się z innymi. Bariery wszelkie przestają dla nich istnieć. To, jak wspominałam, zajęcia takie z alfabetyzacji kulturowej, ale również prowadzę też zajęcia artystyczno-integracyjne czy typowo artystyczne dla dzieci, dla młodzieży. Są to dzieci i młodzież różnego pochodzenia. Nie są to zajęcia typowe dla dzieci polskich, tylko i wyłącznie. Więc młodzież i dzieci mają mnóstwo też okazji do wchodzenia w interakcje. W tych takich właśnie, tak jak wspominałam, bardzo sprzyjających okolicznościach. Według mnie warsztaty artystyczne są taką przestrzenią, w której różnorodność kulturowa w pewnym sensie jest nieistotna, ale nieistotna nie dlatego, że nieważna, tylko dlatego, że jest zaakceptowana przez każdego innego uczestnika. A przy okazji, no już nie mówiąc o takiej wrażliwości, która się wytwarza, ta forma wspiera po prostu powstawanie, tworzenie relacji międzyludzkich na głębszym poziomie, nawet jeśli uczestnicy nie zawsze mają tego pełną świadomość. I może na podsumowanie. Chciałabym powiedzieć, że nie będzie przesadą stwierdzenie, że twórczość artystyczna jest taką metodą na przezwyciężenie izolacji, na wytworzenie ścisłych więzi i budowanie relacji. Aktywność artystyczna zawsze stwarza bezpieczną przestrzeń, ma też charakter terapeutyczny, ale to, że zapewnia uczestnikom możliwość dzielenia się swoimi historiami życiowymi, to mogę spokojnie powiedzieć, że miejsce warsztatów jest często miejscem, gdzie uczestnicy odkrywają, że nie są sami, ich okoliczności są bardziej zrozumiałe dla innych i pomagają zmniejszyć wewnętrzne, negatywne nastroje czy emocje. Działając
na warsztaty, czy właściwie w formie warsztatów artystycznych są korzyści zarówno dla uczestników, dla tych, którzy prowadzą takie zajęcia, a jeżeli jest miejscem jest szkoła, to są również korzyści dla szkoły. Pokrótce, jeśli chodzi o uczestników, podnoszą swoje kompetencje międzykulturowe, bo jeżeli takie zajęcia są okazją do wymiany swoich historii, dzielenia się swoimi doświadczeniami czy tradycjami, to oczywiście tworzą się takie, wytwarzają się pozytywne postawy i w przyszłości tacy młodzi ludzie, którzy będą dorośli, myślę, że będą bardziej skłonni do pokojowego nastawienia, rozwiązywania różnych konfliktów. Doskonalą swoje umiejętności komunikacyjne, bo nawet jeśli mówią w różnych językach na co dzień, czy pochodzą z bardzo różnych krajów i ten język wspólny, czyli polski czy angielski, nie jest dla nich również jakimś językiem łatwym i znanym, muszą jakby zmotywować się do jakiejkolwiek innej formy komunikacji. Rozwijają przy tym umiejętność słuchania innych. Na pewno wzrasta ich poczucie własnej wartości, akceptacji i nawiązywania relacji i współpracy zarówno w grupie, czy w parze, bo wszystko zależy oczywiście w jakim zakresie wykonują różne prace i jak muszą ze sobą współpracować. Jeśli chodzi o nauczycieli czy edukatorów, możliwość stworzenia takiego integracyjnego środowiska uczenia się opartego na edukacji poprzez sztukę, to jest po prostu coś, co wspiera świadomość kulturową, a ekspresja artystyczna jest tego po prostu rezultatem. Można oczywiście korzystać z doświadczeń zajęć artystycznych na wielu obszarach, bo jeśli znamy pochodzenie kulturowe uczestników, łatwiej jest chociażby opracować plan zarządzania różnorodną klasą, czy różnorodną w sensie wielokulturową szkołą. Łatwiej też jest ocenić potencjał edukacji opartej na sztuce w celu włączenia dzieci chociażby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Sztuka, tak jak wspomniałam, tylko bardzo pokrótce, ma również takie właściwości, powiedzmy, terapeutyczne, czyli dzieci o specjalnych potrzebach również mogą korzystać z takich zajęć włączających, bo sztuka na to pozwala. No i teraz może odniosę się jeszcze tylko do jednego właściwie takiego elementu, do wyników przeprowadzonego przez UNESCO badania. Takie badanie miało miejsce jakiś czas już temu, bo ponad 10 lat temu. Dotyczyło promowania zrozumienia i rozwoju dialogu międzykulturowego i pokoju. I to badanie nakreśliło główne linie i trendy aktualnej debaty, wieloletniej debaty na temat kompetencji międzykulturowych. Każdy sposób wykorzystujący jakiekolwiek kompetencje międzykulturowe skutecznie służy w mediacjach różnic kulturowych. Redukuje i czasami wręcz niweluje uprzedzenia, wzmacnia spójność społeczną i sprzyja dialogowi w atmosferze szacunku. I nie omieszkam dodać tutaj jeszcze tej jednej rzeczy, że zajęcia artystyczne czy wszelkie zajęcia, na których można wykorzystać sztukę, również się do tego przyczyniają. Dziękuję.
opowiedzą o polskiej szkole wielokulturowej, o tych uczniach z doświadczeniem migracji. Dzień dobry. Mam na imię Sofia, jestem z Ukrainy i mieszkam w Polsce już prawie 3 lata. Chciałabym powiedzieć kilka rzeczy o różnicach w szkole w Polsce i moim kraju ojczystym. Kiedy chodziłam do szkoły podstawowej na Ukrainie, to nauka była bardziej pilniejsza, bo zadawano dużo zdań domowych, czytano dużo literatury, która po prostu była powinnością. Jeśli uczeń nie spełniał takich warunków albo zadań, po prostu była stawiana zła ocena do dziennika albo dochodziło do rozmowy z wychowawcą albo dyrekcją. W pewnym sensie panował stres i w tym systemie edukacyjnym, w którym uczeń był zmuszany do nauki, powstało dużo utalentowanych dzieci, które brały udział w olimpiadach na całym świecie i zdobywali nagrody. Po prostu chcieli z nas zrobić takich inteligentnych i odpowiedzialnych uczniów, ale kiedy się przyprowadziłam do Polski, zauważyłam od razu, że było znacznie mniej zadawano zadań domowych, lektury czytali tylko część uczniów dobrowolnie. Nauczyciele nie wywierają takiej presji na uczniów, że po prostu więcej uwagi zwracano na refleksję i odpoczynek. Jeśli dochodzi do wykazania braku szacunku albo niespełnienia jakichś zadań domowych, to maksymalnie co może zrobić nauczyciel, to wstawić uwagę albo złą ocenę do dzienniku, ale chyba się nie stało za ten cały czas, co jest tutaj w liceum, że nie dochodziło do żadnej integracji z prostych rozmów z dyrekcją albo psychologiem. Także teraz jest bardzo ważne podejście psychologiczne, ale mam jeszcze jeden kraj, z którym mogę porównać ten system. To są Czechy. Mieszkałam w Czechach jeszcze 5 lat przed tym, jak się przeprowadziłam do Polski, ale ten system wyglądał zupełnie inaczej. Nauka była o wiele łatwiejsza. To może doprowadziło do tego, że teraz się spotykam z trudnościami i panuje taki natłok informacji, że po prostu nie każdy jest w stanie sobie poradzić psychicznie. To jest szkoła średnia. Wydaje mi się, że po jakimś czasie system edukacyjny na Ukrainie i w Polsce się powoli stają takie identyczne, ale nie do końca. Po prostu Ukraina teraz dąży do systemu europejskiego. Nie wiem, jeśli to jest dobra sprawa, albo nie. Każdy ma swoje wady i zalety, także na zakończenie by chciałam powiedzieć, że tylko potrzeba wybrać swoją drogę, którą chcesz podążać. Dziękuję. Przeprowadziłam się z Kazachstanu do Polski. Kazachstan jest to kraj położony w Środkowej Azji, ale dzisiaj chciałam powiedzieć Wam o różnicach, jakie dostrzegłam między szkołą polską a szkołą kazachską. No i pierwsza bardzo zauważalna rzecz to, że w Polsce rok szkolny jest podzielony na 2 semestry i głównie dzieci odpoczywają na ferie zimowe, a później wakacje.
Kazachstanie jest troszeczkę inny system podziału. Mamy 4 mini semestry i dzieci mają ferie jesienne, zimowe, wiosenne i wakacje. Wakacje rozpoczynają się od 25 maja i kończą się 1 września. W Polsce mamy też dziennik elektroniczny. W Kazachstanie też wprowadza się dziennik elektroniczny, ale uczeń powinien mieć ze sobą dziennik papierowy. I tutaj mam przedstawiony po prostu, jak wygląda ten dziennik. Tutaj w środku jest przedstawiony, jak wygląda w środku dziennik. I co tydzień uczeń powinien wypełniać dni tygodnia. Do środku musi wpisywać pracę domową i ewentualnie nauczyciel może poprosić o ten dziennik, żeby go sprawdzić, czy uczeń uzupełnia wszystkie swoje, po prostu czy uzupełnia swój dziennik i ewentualnie wstawić ocenę do dziennika. No i też rzeczy, które są tutaj, a nie ma ich tam. Bardzo ważną zasadą, w sumie można tak powiedzieć, w szkole kazachskiej jest to, że nie wolno pisać żadnym innym długopisem niż długopis niebieski. Długopisem czarnym ewentualnie pisze się maturę. Żadnych innych kolorów to po prostu nie dozwalają. No i też nie ma w kazachskich szkołach takiego przedmiotu jak basen. Ale przez to, że jest Kazachstan położony w Azji, w środkowej, to zimą jest tam bardzo zimno i wypada dużo śniegu. I po prostu zimą lekcje WF-u są zamieniane na lekcje jeżdżenia na nartach lub na łyżwach. No i w Kazachstanie jest taki system, że uczymy się w dwie zmiany, czyli pierwsza zmiana rozpoczyna się od 8 i kończy się o 14.30, a druga zmiana rozpoczyna się od 15 i kończy się albo 18.30, ewentualnie 19. No i w Polsce mamy tak, że na początku idziemy do podstawówki, która trwa 8 lat, później szkoła średnia, która trwa od 4 do 5 lat, a później studia. W Kazachstanie dziecko przychodzi do jednej szkoły i uczy się tam od 1 do 11 klasy, później zdaje maturę i dostaje się na studia. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć taką rzecz, że w Kazachstanie dzieci sami wybierają sobie przedmioty, jakie chcą zdawać na maturę. Jest tylko jeden przedmiot obowiązkowy i to jest historia Kazachstanu. No i pewnie w każdej szkole jest swój statut. Kazachstan nie jest wyjątkiem i bardzo ważne rzeczy, które są w tym statucie, że dzieci powinny codziennie zakładać mundurek szkolny. Jeżeli uczeń nie przyjdzie w mundurku lub w jakichś innych ubraniach, to może dostać uwagę od nauczyciela lub po prostu rodzice mogą być wezwani do szkoły. Też bardzo ważna rzecz jest taka, że trzeba mieć obuwie zmienne i tak samo, jeżeli nie masz obuwia zmiennego, to możesz dostać za to uwagę. No i w polskich szkołach też jest szatnia wspólna dla klas, na przykład ja się uczyłam w podstawówce i obecnie w liceum i tam mamy każdy swoją szafkę, ale w Kazachstanie nie ma czegoś takiego, że każdy ma swoją szafkę, tylko jest dla danej klasy przydzielona szatnia, gdzie po prostu klasa zmienia swoje ubrania. No, jak już wspomniałam na początku swojej prezentacji, że mieszkam w Polsce już od 6 lat i mogę na pewno powiedzieć, że podoba mi się bardziej polska szkoła. Ponieważ chociażby nauka trwa od rana, a po południu mam czas dla siebie, na swój rozwój. I też bardzo wielkim plusem, atutem było dla mnie to, że uczymy się 5 dni w tygodniu, czyli weekend mamy czas dla siebie, czyli z rodziną spędzić czas lub na odrabianie lekcji. Ponieważ w Kazachstanie uczyłam się 6 dni w tygodniu i miałam tylko jeden dzień wolny. No i druga bardzo ważna rzecz tutaj, że akurat w moim liceum, że mamy dużo dzieci z innych krajów, więc to jest takim dużym plusem, ponieważ możemy poznawać też kulturę inne, no i można się przyjaźnić ze sobą i gadać nie tylko w swoim języku, ale na przykład poznawać też inne języki. Dziękuję za uwagę. Szczególne podziękowania, proszę Państwa, dla dziewczyn. Tak, szczególne podziękowania dla dziewczyn za to, że zdecydowały się, przyjęły zaproszenie nasze. Przed tak zacnym gronem zdecydowały się wystąpić. Bardzo serdecznie Wam dziękuję.
możemy zadawać pytania dziewczynom? No przecież tak. To ja mam pytania dwa. To sobie wybierzcie, dziewczyny. Jedno pytanie, co wam się nie podoba w polskiej szkole, a drugie, czy umiałybyście powiedzieć, co dla was było najtrudniejsze na początku, jak przyjechałyście? Co czułyście? Nie to, że mi się nie podoba, a tylko było takie, że to jest coś innego. No, a propos tych wakacji, bo u mnie i w kraju Sofii wakacje trwają 3 miesiące, a jak tutaj przyjechaliśmy, wakacje trwają 2 miesiące i mamy jakby rok podzielony na 2 semestry, więc może nie była to taka rzecz, która od razu odrzucała od polskiej szkoły, tylko była taka dziwna, coś nowego, a teraz to już po prostu przyzwyczailiśmy do tego systemu i nawet troszeczkę nie wyobrażam sobie jakby, wyobrażam. Ale trochę tak dziwnie, że 3 miesiące to dla mnie teraz wygląda zbyt za dużo, a 2 miesiące jakoś tak może być. Dziękuję tego drugiego pytania o trudnościach. W pierwszy rok, jak przyjechałam, to się uczyłam w klasie przygotowawczej. To dla mnie najpierw był trudny nauczanie języka polskiego, po czym zdecydowałam, że muszę po prostu zrobić jeszcze jeden krok do góry, do przodu. I po prostu przeszłam do klasy polskiej biologiczno-chemicznej. Teraz też się spotykam z takimi trudnościami, daję sobie radę. Ja dwa razy trafiłam na bardzo dobrego wychowawcę po prostu. I po raz pierwszy, jak przyjechałam, to dostałam się do klasy, gdzie byłam jedyną osobą, która gada w innym języku. I więc to też był dla mnie taki dodatkowy stres, ponieważ no, były to wiadomo inne dzieci, inne warunki i jakoś tak po prostu widać było, że były zainteresowani tą nową osobą, kim ja jestem, co ja przedstawiam, więc po prostu szybko się chcieli zaprzyjaźnić. Jeszcze jakieś pytania? Nie chcę się powtarzać, ale mamy w klasie kilka osób, jeszcze obcokrajowców. To mi daje taką podporę, że mogę powiedzieć, że nie czuję się w tym samo, że po prostu mam przyjaciół, które zawsze mi mogą czymś pomóc i też się próbuję integrować z kolegami z Polski. W mojej prezentacji, którą mam nadzieję, będziecie Państwo mieli ochotę obejrzeć, mówiłam o kilku aspektach bardzo ważnych z punktu widzenia budowania relacji w klasie wielokulturowej. Jednym ze slajdów było właśnie wsłuchiwanie się w to, co ma do powiedzenia uczeń, który przychodzi do nas, do klasy. Nieważne, czy z innego kraju, czy z innego miasta, po prostu wsłuchanie się w jego. I dziewczyny akurat bardzo często uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach, które Fundacja Freja we współpracy z liceum, ale też z innymi instytucjami przeprowadza. Jedną z takich inicjatyw, do której chciałabym Państwa zachęcić również, ponieważ ona będzie zapewne kontynuowana, ale co nam się udało zrobić, to jest właśnie takie wsłuchanie się w opowieść ucznia, migranta i uchodźcy. Udało nam się wydaliśmy pamiętnik ucznia, który przyszedł do Wrocławia, do polskiej szkoły. Pamiętnik nazywa się Ja, Wrocław, czyli chodzi nam o mnie, ten, który przychodzi, o Wrocław, miasto, które nas połączyło i wreszcie mój Wrocław w takim kontekście. Uczniowie piszą o różnych kwestiach dla nich istotnych. Mogą to być wspomnienia, jak na pierwszej stronie spotkacie Państwo wspomnienia Ali, która uciekała z Białorusi, której rodzice byli prześladowani ze względu na polityczne prześladowania. Ale spotkacie również Państwo spostrzeżenia
koreańskiego ucznia, który mówił, że Polacy dziwnie zachowują się w sklepach i może warto przeczytać, dlaczego się dziwnie zachowują w sklepach, ale uczniowie postrzegają Wrocław w różnoraki sposób i myślę, że tym pamiętnikiem, który z różnych punktów widzenia postrzega ten Wrocław, to taka może być ciekawa literatura na nadchodzący czas. I do tego Państwa bardzo serdecznie zachęcam. Dziewczyny zakończyły wszystkie nasze dzisiejsze, mamy nadzieję, inspirujące dla Państwa sesje. I teraz chciałabym bardzo serdecznie już na koniec podziękować Państwu za wyrozumiałość dla nas, jako organizatorek dzisiejszego spotkania, bardzo dużą wyrozumiałość. Ja dzisiaj chyba chciałabym zacząć podziękowania od osoby, z której sobie nie wyobrażam zupełnie, żebyśmy tutaj mogli być w tym momencie, czyli od pana Adriana, który po prostu zawsze... Zawsze wspiera mnie tutaj w takich sytuacjach, które jak dzisiaj, ale do dzisiaj wydarzyło się coś niezwykłego, więc naprawdę stanęliśmy w pewnym momencie, tak, wszyscy i nie wiecie, co się dzieje, ale bardzo serdecznie dziękuję pani Adrianie. Dziękuję bardzo serdecznie, myślę, że w moim i pani doktor imieniu wszystkim prelegentom, wszystkim, którzy zdecydowali się podjąć rękawicę i być tutaj dzisiaj z nami. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to, że poświęciliście czas popołudniowy. Wiem, że już jest późno, więc już będziemy kończyć. Także bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam do udziału w naszych wspólnych inicjatywach, w inicjatywach Fundacji Freja. Dziękuję Halinie, która też bardzo szybko przeszła do działania, z którą współpracuję już od dłuższego czasu. Oddaję głos pani doktor. Okej. Bardzo, no to kontynuuję podziękowania w takim razie. No bardzo serdecznie w imieniu Instytutu Pedagogiki, czyli gospodarza, mam nadzieję, że nie będziecie Państwo mieć złych wspomnień, bo tutaj pani doktor mi powiedziała, że na wejściu powitała ją woda, prawda, przyjechały tutaj do nas pani z Leszna. Także bardzo nam przykro z tego powodu, ale może się jakby tutaj utwierdzimy w pamięci Państwa. Mamy nadzieję, że to pierwsze takie kiepskie wrażenie zostało przykryte cennymi pozytywnymi. Bardzo serdecznie dziękuję Małgosi, która zaufała Instytutowi Pedagogiki i mnie i postanowiła współorganizować tą swoją konferencję finalizującą cały projekt. Także jestem zaszczycona, jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze wspólne przedsięwzięcie. Dla mnie jest to szczególnie cenne, że mam tutaj możliwość współpracy z fundacją, czyli też rozwijamy się na środowisko, otwieramy się na środowisko, które nas otacza, nie tylko na instytucje publiczne, ale również organizacje i fundacje. I bardzo mi miło również dzisiaj gościć 15 liceum ogólnokształcące, tak jak już wspomniałam, moje liceum, którego jestem absolwentką i jestem z tego bardzo dumna. I myślę, że nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, gdyby nie to liceum, które skończyłam. Więc tym bardziej, no i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, studentkom, które wytrwały i moim koleżankom z zakładu, które mnie zawsze wspierają. Dziękuję, że jesteście. Wszystkim bardzo serdecznie. Pani Halinie, panu Adrianowi bardzo serdecznie. Ale ja jeszcze też bardzo będę kontynuować. Przepraszam, tylko jeszcze jedno zdanie. Możecie Państwo wpuścić organizację pozarządową w mury instytucji, jaką jest Instytut Pedagogiki. Opowiedziałam o konferencji i no i zostałam przyjęta. I za to bardzo serdecznie dziękuję, tak? Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Nie ma końca. Drodzy Państwo, jeżeli będziecie, jak będziecie Państwo opuszczać, bardzo serdecznie będziemy koordynować ta karteczka w zamian za upominanie. Bardzo serdecznie dziękujemy.